Siemaneczko, ałe ałe z tej strony, ja Big Vantero, super wasz przyjaciel Cox i witaj ta w kolejnym odcinku z Minecrafta. Trochę tu rozburzymy. Stwierdziłem, że takie będzie. Zbudujemy się gdzieś indziej, jakiś dom. No nie ma co tutaj też zbytnio myśleć o przyszłości, jak mamy taką mieć brzydką chałupę jakąś w skale. Dobra. Słuchaj tam. Dzisiaj porozmawiam trochę o wyzwoleniu, co zaplanowałem. Oj, kurde, bela. Mam zatkany nos. Słuchaj tam, pany. Proponuję wam coś takiego przemyśleć, taką sprawę. Ej. A, Tirt. Niecierpiącą zwłoki. Słuchajcie. Zastanawialiście się, kiedy po co wyliczy tam w ogóle matematykę? Na przykład liczycie jakieś tam obliczenia, pisanie, jakieś grafy, robita, rysunki jakieś wyliczacie. Jak to wszystko można w internecie, podstawiata sobie liczby, na przykład 5, 3, 4 i wyliczacie, co to na przykład za trójkącik. Prostokątny, wiadomo. Podstawiać sobie 5, 12, 13. Co to jest? Prostokątny. Wiadomo. A wam trują dupsko, żeby to samemu liczyć. Jak to wszystko można sprawić elegancko sobie na komputerze, jak bardzo nowocześni ludzie, a jak jakieś staruchy liczymy na po kolei. Słuchajcie, to jest naprawdę dobre. Metoda. Myślę, że reforma oświaty by się przydała w tą stronę, co ja mówię. A nie taka, jaka jest proponowana przez rząd. No to jest chyba pomyłka, to co oni proponują. Pomyłka, bardzo antyludzkie, antypolskie zachowanie. Pomyśl sobie pan fakt taki, że ja nigdy nie będę w gimnazjum. I co? I potem do pracy. CV se piszę. I jakiś taki kompel star, na przykład dom, znaczy na przykład Dasheru pisze sobie domi. Pisze sobie tak. Szkoły skończone. I pisze sobie tak. To słuchaj, tam to bardzo ważne. On sobie pisze. Podstawówka. Wiadomo. Gimnazjum. I jakaś tam licma czy coś. A ja co napiszę? Aj, nie to zrobiłem, co trzeba. A ja sobie co napiszę? Ja sobie może napiszę jedynie sobie w dupę mogę wsadzić te moje kwalifikacje. Bo jak ja sobie zapiszę, że ja skończyłem jedynie podstawówkę, no i ewentualnie jakoś jeszcze dalej szkołę, to i myślę, panie, z czym do ludzi? Ty pan tutaj z takim kwalifikacją bez gimnazjum, to pan może co jedynie do roboty na ciągnik jeździć, a nie się zajmować poważnymi biznesami, bo bez gimnazjum, no to no, pomyślcie sobie, co oni pomyślą, że ja nawet nie skończyłem gimnazjum, no to pomyślał o mnie, kim ja jestem, co za mnie za bałwan, że się nie dostałem do gimby. A nic i taki, bo to będzie rytm pracy, no naprawdę, antyludzkie. Niszczą pokolenie, ale to jest wiadomo, iluminaci w szkole. To wszystko jest zaplanowane. Iluminaci planują. Po prostu zniszczyć polską młodzież. Zniszczyć polskie społeczeństwo od najmłodszych, bo wiadomo, najstarszych to już tam nie warto, bo oni sami umrą. Od najmłodszych niszczyć im przyszłość, niszczyć im marzenia, niszczyć im zdrowie, niszczyć im rodziny, niszczyć ich światopoglądy. I tak właśnie, takim właśnie destrukcyjnym zachowaniem, destrukcyjnym polityka zakonu iluminatów sprowadza oczywiście nieszczęście, ale fear not. Polska, czyli Lechia, jest na nieodwracalnej drodze do sukcesu i do podboju całego świata. Polecam wam stronę Tajne Archiwum Watykanu. Tam są wszystkie wiadomości z tego tajnego archiwum watykańskiego. Wszystko tam jest napisane. Co na przykład o jakieś stare dzieje, kroniki, jakieś stare lechickie, które Watykan chciał przed nami ukrywać. Tak, żebyśmy zapomnieli o swoich przodkach, o swojej przeszłości, o haplogrupie R1A. Takie właśnie sprawach bardzo istotnych mimo wszystko, no bo
Ja się ukryć, ale to jest bardzo istotne. To nie jest jakiś hop-siup. To jest po prostu nasze dziedzictwo narodowe, kulturowe. Żeby nie było. No to kontynuując już tą sprawę tych haplogrup RNA. Panowie, panie, kobiety, dziewczęta. Musimy się zjednoczyć. Musimy, co? W ogóle jakiś lagensu. Ja też zagram w Minecraft. Krzysio Lis powiedział o tych zaletach Minecraftu jako grę survival type'ową. Już zgadzam się z nim. No cóż, fajne. No widz, mamy coś siekierę. Zobaczymy zaraz, ile już tego drzewa wyłupaliśmy. Jeszcze będę musiał sobie zrobić jakiegoś skina, bo taki jest trochę wiśniacki w ogóle. Ble, ble, ble. Ale mi beczą te owieczki, wam wypuszczę oczywiście muzykę, żebyście się już tak nie denerwowali na tym owce, bo to wiadomo, owce terrorystki. To nie są jakieś łyski w ogóle. Czemu ja nie mam żadnych potworów? Tu powinny być już potwory latać. Options. Nie, PS full. O, to jest śmieszne. To tak chciałby grać, przecież to jak na jakiś gogla taki. A tak, to już akurat to już. To już. Ja wiem, że jest okropne, straszne. Normalnie jest git. Ej. Pitolimy ją? Zapitalać, kurna! Ty, pyk, 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 proszę! Jest pięknie. Ojej, ty, kurna! No nie! Z czego to on tak szybko napitalał? Z tego łuka? Pięknie. O, dużo mi tam X ta nie dała. Dobra, potłuczkę trzeba trochę tych monstrów. Kurde, trochę się zdenerwiłem, bo. I to jest mała owca? Dziś na jakieś. Kurde, ale gęstwiny. Dobra, w tym miejscu kończymy odcinek. Bo już noc jest. Dobra, pany. O, ale się jestem poprzebijany. Uważaj na siebie. Ałe.